Proszę Państwa, odcinek o sprzedaży samochodu osobowego, którego wcześniej mieliśmy w środkach trwałych. Dzięki uprzejmości naszego partnera Super Auto opowiem Wam Państwu dzisiaj, jak na tym jak najmniej stracić, albo inaczej może, jak doprowadzić do tego, żeby podjąć właściwą decyzję. Pamiętacie Państwo, mieliśmy sobie samochód, który kupiliśmy za 150 tysięcy plus VAT, tam VAT-u było 34,5 tysiąca, a ponieważ używaliśmy samochodu dla celów i prowadzenia działalności gospodarczej i dla celów prywatnych, to odliczyliśmy sobie tylko połowę VAT-u, 50% tego VAT-u, czyli odliczyliśmy sobie 17 250 zł. I teraz, co się dzieje, kiedy ten samochód zostanie sprzedany? Jeżeli już minął okres amortyzacji, na przykład mieliśmy go już 5 lat i ten samochód jest teraz warty 75 tysięcy plus VAT, to trzeba pamiętać o tym, że przy sprzedaży płaci się cały podatek VAT. Czyli od 75 tysięcy jest 17 250 zł VAT-u, czyli tyle samo, co proszę Państwa odliczyliśmy w momencie zakupu. W związku z tym na VAT-cie nic nie zarobimy. Odliczyliśmy sobie 17 tysięcy, sprzedaliśmy samochód z VAT-em, płacimy 17 tysięcy z groszami. Ale to nie koniec tej zabawy. Bo sprzedajemy ten samochód i dostajemy za niego 92 tysiące. 17 wpłacamy do urzędu, nie te 17, tylko te 17, chociaż to te same 17. I zostaje nam 75. A ponieważ jesteśmy na podatku liniowym, tu warto się zastanowić, czy zawsze warto być na podatku liniowym, czy nie lepiej być na ryczałcie, to ponieważ jesteśmy na podatku liniowym, to płacimy 23,9% podatku, bo jest 19 plus 4,9, dlatego że ten samochód po 5 latach, jego wartość w księgach jest zero, więc sprzedaż jest czystym zyskiem. I zostaje nam z tego 57 tysięcy. Dostajemy na konto, proszę Państwa, 92 tysiące po dokonaniu pełnych rozliczeń podatkowych zostaje nam 57. To może ten samochód zostawić? Może niech jeszcze posłuży w firmie? Może lepiej jest rzadziej zmieniać samochody po to, żeby strata podatkowa na tym, że te samochody sprzedajemy, była jak najniższa. To, że my w to miejsce kupimy nowy samochód, zapłacimy w leasingu i tak dalej, nie ma znaczenia. Ważne jest, że od tej sprzedaży na pewno zapłacimy bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli mamy taką sytuację, że samochód jest w środkach trwałych firmy, to proszę pamiętać, że jeżeli jesteście na zasadach ogólnych, czyli płacicie podatek od zysku, nie ryczał, tylko od zysku, jeżeli jesteście VAT-owcem i odliczyliście sobie od wartości, od zakupu samochodu, odliczyliście sobie VAT, to przy sprzedaży podatek zdrowotny i VAT musicie zapłacić. W związku z tym, jeżeli sprzedacie samochód za 100 tysięcy złotych, który kiedyś kosztował, nie wiem, 200 brutto, to jak go sprzedacie za 100 tysięcy złotych, zostanie Wam tylko około 60 tysięcy po zapłaceniu wszystkich danin. W związku z tym może lepszym pomysłem jest zostawić go w firmie i wykorzystywać go dalej, żeby strata podatkowa była jak najmniejsza. Bardzo dziękuję.